tych pięknych okolicznościach przyrody z nami jest pani Wioleta Tkacz-Laskowska, czyli rozmawiamy o klukach, a w klukach wakacje, jak wszędzie. A w klukach wakacje, tak, i pełno wydarzeń, które mamy nadzieję urozmaicają wszystkim naszym gościom czas. Można zobaczyć, co się działo w takich chatach kiedyś, w zagrodach, nie tylko jak wyglądały, ale również właśnie wypełnione są życiem teraz. No właśnie, to życie tętnia chociażby w niedzielę, bo to jest cykliczna impreza, niedziela u klików. Co to takiego? Tak, we wszystkie niedziele lipca od 11 do 15 aranżujemy trzy wnętrza, takie podniedzielne właśnie scenariusze, no i pokazy tego, co mogło się w taką niedzielę dziać. A więc mamy śniadanie, takie świąteczne, niedzielne, więc oczywiście z jajecznicą, z wędlinami, ze świeżo ubitym masłem. Mamy również popołudnie u klików, a więc podwieczorek, gdzie przede wszystkim kobiety przy tym podwieczorku, przy słodkich drożdżowych waflach i kawałku babki z konfiturą, z winem porzeczkowym w karafce, mogły sobie spędzać właśnie taki czas popołudniowy, gdzie odwiedzały się rodzinnie i spędzały taki spokojny, niedzielny czas na rozmowach. Panowie trochę inne rozrywki preferowali, a więc też mamy wnętrze, gdzie pokazano, co robili panowie w niedzielne popołudnia. Co takiego robili? A, to może zaproszę do zobaczenia. No nie powiemy oczywiście, grali w karty przede wszystkim, także mamy stół z kartami, z, a jakieś konkretne gry w te karty? Z gorzałką w bójce, bo oczywiście też zawsze trochę w święto trzeba było w ten sposób poświętować. Przede wszystkim skata grano. Skata, czyli tutaj jednak lowo skata. Tak, tak. Tak. No poza tym, jak to w niedzielę, częste były potańcówki, zabawy, a więc trochę muzyki, takiej z akordeonu muzyki. No i zabawy dla dzieci, jako że te niedziele były również czasem wytchnienia dla dzieci. My dzisiaj nie zawsze pamiętamy, że dzieci już od 6 roku życia były, pracowały, były takimi pełnoprawnymi, pracującymi członkami rodziny. Także też tylko niedziele miały tak dla siebie, prawdziwie dla zabawy, a więc różne proponujemy pokazy zabaw i zapraszamy oczywiście dzieci, żeby spróbowały, jak ich rówieśnicy 100 czy 150 lat temu się bawili. Ale kluki to nie tylko niedziela, tam się dzieje cały czas coś, prawda? No teraz mamy również plener rzeźbiarski, który organizujemy od już wielu lat. Jest 7 w tym roku międzynarodowy plener rzeźbiarski. 7 rzeźbiarzy rzeźbi w miejscowości Stoicino. Tematem pleneru są rybacy słowińscy. Plener organizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionu Kluka i dostał dofinansowanie ze starostwa, także piękne rzeźby powstają i w sobotę o 13 zapraszamy na otwarcie. Wystawa będzie szczególna, bo plenerowa, w ogródku chałupy z Żoruchowa w Klukach właśnie przez całe lato będzie można zobaczyć. Plener jest międzynarodowy, to skąd są rzeźbiarze? Z Polski i z Niemiec. Czyli tacy, można powiedzieć, sąsiedzi na się przyjechali. Tak, tak, tak. Pomorscy, po prostu. A już te rzeźby są gotowe? Rzeźby są już niemal gotowe. Już dzisiaj będziemy je po południu przewozić. Także tak jak widziałam, można zresztą zajrzeć na Facebooka Muzeum Wsi Słowińskiej. Tam też widać właśnie, bo koleżanki przedstawiają. Także zapraszamy. Zwłaszcza, że dostaliśmy informację, że istnieją w tym roku autobusy weekendowe do Kluk. Starostwo tutaj dofinansowuje takie przejazdy, także również ci niezmotoryzowani, którzy wiemy, że czasami też chcieliby do Kluk dojechać, mają w tym roku możliwość. Poza plenerem, tak na co dzień, co jeszcze? Tak na co dzień oczywiście zwiedzanie, natomiast już od 19 lipca do 13 sierpnia w Słowińskiej Zagrodzie, a więc cykl pokazów, które ukazują, symulują życie dawnych mieszkańców w 4 kolejnych dekadach
XX wieku. Można zobaczyć, jak to życie się zmieniało, czym się mieszkańcy Kluk zajmowali, co również jedli. No to jest taki cykl, który chyba cieszy się największym zainteresowaniem, czy też po prostu największe dostaje nagrody z ust naszych gości. Tak bardzo, bardzo są zachwyceni, bo można jednak i posmakować czegoś i zobaczyć wiele rzeczy, także rzeczywiście w to dawne życie wejść. Także serdecznie zapraszamy. Pani Wioleto, jeszcze a propos zaproszeń, właśnie to było pytanie. Wiemy, że w sobotę i niedzielę można dojechać autobusem PKS-u, a jak w ogóle muzeum jest czynne w wakacje? Muzeum jest czynne od 10 do 18, od wtorku do niedzieli. W poniedziałek od 11 do 15 to jest dzień bezpłatny, gdzie nie wszystkie wnętrza są otwarte. Jest wtedy wejście na teren, przede wszystkim oglądanie ekspozycji tej zewnętrznej. No, nam nie pozostaje nic innego, to dołączy się do tych zaproszeń i zapraszamy serdecznie do Kluk, bo to jest zdecydowanie jedna z największych atrakcji naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam. Z nami jest Ania Muszyńska, czyli Muzeum w Swołowie, a w Swołowie wakacje, jak wszędzie w muzeum, dzieje się bardzo dużo, no chociażby lada moment dziecięca zagroda, cykliczna impreza, taka tradycyjna, że to powiem, latem. Tak, już od lat organizowana fantastyczna impreza, w tym roku 16 i 17 lipca, sobota i niedziela, dwudniowe wydarzenie. Odbywa się już od wielu, wielu lat w Swołowie, także już dzieci, które dawniej skakały na swołowskim sianie, dzisiaj przyjeżdżają już ze swoimi dziećmi, bo jest to impreza, która niezwykle zapada w serca i wszyscy uwielbiają tam przyjeżdżać. To co te dzieciaki będą robić poza tym, że skaczą po sianie? Na to wydarzenie przygotowaliśmy nie tylko dla dzieci, bo dziecięca zagroda to trochę przewrotny temat. Uważam, że to jest powrót do przeszłości również dla rodziców. Ale wszyscy jesteśmy dzieciakami. No proszę, to. Przynajmniej ja jestem, się tak, czuję cały czas. W ten weekend w Swołowie każdy może się poczuć dzieckiem, więc to przygotowaliśmy. Oczywiście teatr jako kulminacyjny punkt wydarzenia zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Zwykle dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w tym teatrze, po którym oczywiście też są zabawy z aktorami. Poza tym mnóstwo warsztatów i zabaw związanych z polem, podwórkiem, wsią i łąką, czyli moje ulubione zajęcia pod tytułem Trzecia strona kija, bo każdy kij ma dwa końce, więc my pokazujemy zawsze tę trzecią stronę, czyli to, do czego możemy użyć tego kija do najlepszej zabawy tak naprawdę. Będą warsztaty z kwiatów, z trawy, z patyków, słomy i kamyków, z tego wszystkiego, co możemy znaleźć na wiejskim podwórku. A wiejskie podwórko to nie tylko właśnie ta dziecięca zagroda, to także muzeum jako żywo. To jest też taka sztandarowa impreza wakacyjna w Swołowie. No bez tego nie ma wakacji w Swołowie. Muzeum jako żywo w każdy czwartek wakacji od 11 do 17. Muzeum ożywa. Na każdej ekspozycji czekają warsztaty i zajęcia dla dzieci, dla dorosłych. My pokazujemy różne zajęcia domowe, gospodarskie, ginące zawody tak zwane, czyli dawne rzemiosła. Można spotkać cieśle, można potkać na krośnie, można zobaczyć, jak pracuje kowal, wziąć udział w praniu, pojeść oczywiście pysznych racuchów. O, to jest coś, co ty gestyluję najbardziej. Ale jak mówimy o takim muzeum żywym, no to nie możemy nie wspomnieć o zwierzakach, bo w Swołowie tych zwierzaków tam trochę się namnaża, że tak powiem. Co roku kolejne, w tym roku niezwykłe wydarzenie, bo urodziły się dwa koniki, Klacz o imieniu Astra i Mistral drugiej kobyły dziecko, że tak powiem. Także bardzo chętnie też są odwiedzane w tym roku, przyciągają rzesze. No i kaczuszki, których jest milion już pewnie. Codziennie kolejne, więc już z 50 kaczuszek żółciutkich małych biega po podwórku. Owce, kury, gęsi, to wszystko bardzo chętnie współpracuje z odwiedzającymi. Lubią być odwiedzane. Też chyba warto wspomnieć o imprezie sierpniowej, bo przecież tam będzie bardzo dużo ziół, kwiatów, zapachów, prawda?
Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia też wydarzenie w ogrodzie, w zagrodzie numer 8 i tam impreza pachnąca ziołami, również wydarzenia, warsztaty, spotkania zielarskie, będziemy robić pewnie zielniki, będziemy robić jakieś bukiety, mieszanki ziołowe i co tylko przyjdzie nam do głowy. Zapraszamy serdecznie do Słowa, ale też jeszcze musimy powiedzieć, jak to muzeum jest czynne w wakacje, bo to nie jest tak, że macie jakiś tam dzień wolny, pracujecie cały czas, prawda? 7 dni w tygodniu muzeum jest czynne, poniedziałki to jest wstęp bezpłatny, natomiast od wtorku do niedzieli jesteśmy czynni od 10 do 18. Zapraszamy serdecznie do Słowa, ja dziękuję za spotkanie. Dzięki. Ale żeśmy się wystroiły z panią Magdaleną Lesiecką, ale to ma swój sens, ma swoją logikę, ponieważ rozkwita, dosłownie rozkwita wystawa, rozkwitanie tradycji. Rozkwitanie tradycji, no właśnie w Muzeum Pomorza Środkowego w Młynie Zamkowym już wkrótce otwarcie tej przepięknej, kwiecistej wystawy. Będzie to wystawa, która prezentuje nie tylko przedmioty z naszych magazynów, z naszych zbiorów etnograficznych, które przypominają, wspominają nam, jak niegdyś ludzie odwzorowywali kwiaty, które zawsze człowiekowi były bliskie, ale to także wystawa, która prezentuje i spadkobierczynię tej dawnej tradycji, dawnej kultury wiejskiej i współczesne twórczynie, artystki możemy nawet powiedzieć, projektantki mody, etnodesignerki, które do dziś dnia, korzystając ze źródeł kultury tradycyjnej, tworzą. A szkoda, że my tylko tak okazjonalnie możemy takie wianki nosić, bo one nawet, powiem szczerze, jest wygodne. Co prawda fajnie by było, jakby były z żywych kwiatów, ale długo by się nie uchowały. No właśnie, co dokładnie na tej wystawie będziemy mogli zobaczyć? Na tej wystawie opowieść tak naprawdę poprzez przedmioty o tym, jak dawniej kwiaty towarzyszyły ludziom, bo towarzyszyły we wszelkich obrzędach i rodzinnych, i dorocznych, tak naprawdę od narodzin do śmierci. I o tym bym chciała opowiedzieć, nie tylko o samych motywach zdobniczych, o symbolice poszczególnych kwiatów, ale właśnie o tym, jak one przez całą drogę życia towarzyszyły człowiekowi w różnych czynnościach, w różnych obrzędach i w swoim po prostu wnętrzu domu. Ale także chciałabym zwrócić mocną uwagę na to, jaki charakter przybiera ta twórczość dzisiaj. W jaki sposób nasza tradycja jest i ta spuścizna jest interpretowana. W jaki sposób można z niej korzystać, bo tak naprawdę do kwiatów z bibuły, które często są postrzegane troszeczkę na granicy kiczu, czy wiążą się, nie wiem, postrzegane są z taką ludowością jednopłaszczyznową. A tak naprawdę... Ja postrzegam jako niezwykłą umiejętność. Właśnie, a tak naprawdę, kiedy się też przygląda takim osobom, które tworzą te kwiaty, to jest trochę uczucie, jak sprzed lat wspomnienie, jak się patrzyło, jak tworzy się wata cukrowa. Dokładnie. Kiedy to powstaje i z takich misternych, drobnych, zwyczajnych przedmiotów nagle tworzy się cudo. Bo czasami te kwiaty są zaskakująco podobne do żywych kwiatów. Czasami są taką baśniową interpretacją. Czasami gdzieś tam na pograniczu właśnie takich dwóch światów, ale zdumiewa to, że każda z twórczyń, a prezentujemy ich 13 na tej wystawie, ma swoje sposoby, ma swoje techniki i tworzy zupełnie inne kwiaty. Czy też będziecie podpowiadać, jak to robić? Będziemy mogli trochę czerpać z ich wiedzy, z ich umiejętności, żeby chociaż, nie wiem, taką namiastkę do domu później przynieść tych umiejętności i coś tam u siebie stworzyć? Przede wszystkim na wernisażu te osoby będą obecne, więc i będzie dostępne. Można spotkać, porozmawiać. Ponadto w trakcie badań terenowych tworzyłam filmy wraz z filmowcem Piotrem Zatoniem, który specjalizuje się w takich filmach etnograficznych i fabularyzacjach dotyczących świata kultury tradycyjnej. I z nim odwiedziliśmy każdą z tych twórczyń, rejestrując właśnie sposoby wykonywania tych kwiatów, więc te filmy będą dostępne w trakcie jeszcze trwania wystawy. Będą, będziemy mogli je oglądać, a poza tym jesienią. Mam nadzieję, że w trakcie trwania wystawy, a potrwa ona do końca stycznia, będziemy mogli uczestniczyć w różnorodnych warsztatach tworzenia kwiatów z bibuły. Dopiero po raz pierwszy tę wystawę będziemy mogli zobaczyć w środę. W środę 13 lipca o godzinie 17 wernisaż, niecodzienny, bo chciałabym, żeby
głębiej, rzeczywiście oddać serce tej twórczości. Stąd towarzyszyć wernisażowi będzie koncert. Koncert pieśni tradycyjnych, które przedstawiać będą różnorodne motywy, symbolikę kwiatów. Będziemy opowiadać o tym, który kwiat co oznaczał, bo były kwiaty przeznaczone tylko do narodzin, do ślubu, inne do pogrzebów. Także każdy kwiat w kulturze tradycyjnej miał swoje określone znaczenie, swoje miejsce w tej tradycji. Stąd Akademia Głosów Tradycji. Kobiety, które śpiewają od wielu lat pieśni tradycyjne i które wśród swojej grupy mają twórczynię kwiatów z bibuły, Olgę Krasoń. I to jej prace, jej wianki na głowach dziewcząt będziemy mogli podziwiać, ale także pokaz mody kwiatowej, czyli różnorodne elementy, takie zupełnie współczesne, zaaranżowane bardziej na potrzeby projektantów mody, czy właśnie zgodnie ze swoją baśniową wyobraźnią będą odzwierciedlały to, co w duszy gra twórczyni. Czyli nie tylko kwiaty w wazonach, ale kwiaty w różnej postaci, ich symbolika, która w swoim charakterze przetrwała do dziś, tak? Bo też rozróżniamy, które kwiaty wypada dać z okazji jakiejś tam uroczystości i będziemy sobie właśnie o tym przypominać, dlatego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy w środę o godzinie 17 do Młyna Zamkowego przy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Naprawdę jest na co popatrzeć. My dzisiaj Państwu jeszcze tutaj nie zdradzimy tego, jak to wygląda, nie pokażemy, ponieważ to wszystko jest aranżowane, więc na razie no, trzeba to po prostu samemu przyjść i zobaczyć i ocenić. Natomiast Muzeum Pomorza Środkowego warto już odwiedzić chociażby w niedzielę, bo duża, ciekawa impreza przed muzeum będzie zorganizowana. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Także serdecznie zapraszamy. No i cóż, i zapraszamy do naszych wspólnych wędrówek w ramach redakcji Telewizji Słupsk po muzeum. Tutaj spotkamy się we wrześniu, a ja bardzo dziękuję dzisiaj za to wprowadzenie w ten magiczny kwiatowy świat. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.